Cześć, witacie detailingowy dziadzio. Słuchaj, dzisiaj ze mną ręczniczek do osuszania od FX Protect. Tak jak widzisz, 70x90. Przepraszam za szumy, no niestety będzie szumiało, bo wieje. Widziałeś, osuszyłem, bo powiedzmy tak, sobie Audi i dla mnie, moim zdaniem, ręczniczek jest troszeczkę... Znaczy może i tak, nie dał rady do końca. Audi dla niego było za duże, z tego względu, że ręcznik jest jednostronny. Jakością i wykonaniem przypomina mi troszeczkę Zerdę. Naprawdę, wszystko mięciutkie. Tak, dokładnie, z tym, że Zerda jest dwustronna, no i jest lepsza, nie da się ukryć. Tutaj ta lamóweczka, słuchaj, wszystko mięciutkie. Tu się nie ma do czego doczepić, naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o gęstość, zobacz, widzisz, prześwituje, ładnie prześwituje, ale to o niczym nie świadczy. I od czego zaczynamy? Zawsze łapię sobie najpierw szyby, żeby ręczniczek, słuchaj, złapał trochę wody. Nie wskakuje od razu na lakier. Mamy szyba, tak żeby go troszeczkę zwilżyć i on wtedy będzie lepiej ciągnął wodę. Aha. Pstryk i ciach. Spróbujemy osuszyć miniaka. Spróbuję. Pyk. Ciach. Ciepło dzisiaj nie jest. Wieje. Jakieś chyba 13 stopni. Koniec września. Pstryk. I przeciągam. Fajne jest to, że jest lekki. Naprawdę. Leciuteńki, zobacz. I praca nim jest przyjemna. Jeżeli chodzi o ilość pochłoniętej wody, no wiadomo, że Chińczyk bryluje. No tutaj to nie ma tematu. To jest grubas, on jest ciężki. To jest jego minus. I teraz tak. Pyk. Składam go na dwa. I jadę szybkę. Ciach. Szyba jedna. Szyba druga. Odwracam. Szyba. Idę z drugiej strony. Ręczniczek znowu sobie wracam tak, żeby go, słuchaj, równo naciągnąć wodą. I teraz co? Ponownie. Kurczę, na pewno ci szumi, jeżeli chodzi o dźwięk. Przepraszam. Pstryk. I wjeżdżamy na machę. Wycieraczki. Klik, klik. Szybkę mamy zgarniętą. I tu mamy załamanie, czyli jedziemy w tę stronę. Zobacz. Pięknie zebrał, co? Wszystko technika, słuchaj też. A, i jeszcze jedna rzecz. Jakość ręcznika. Tutaj już kiedyś gdzieś chyba na forum Kosmetyka Out, pozdrawiam użytkowników, poruszałem temat, że tak naprawdę głupim flafim osuszysz, jak będziesz miał odpowiednie hydro. Na mańku siedzi tutaj Fireball, znaczy w sumie siedzi, no po miesiącu czasu jakiegoś fantastycznego zjazdu wody nie ma. Tu jest całkiem nieźle. O, widzisz, popatrz, pięknie, nie? Okej, okay. I co teraz robimy? Tam, gdzie świeci słoneczko, czyli z tej strony. Składam, pyk, i przeciągam. Nic więcej. Raz, pyk, ręką go tylko przytrzymuję, a drugą dociągam. Zobacz, bardzo ładnie. Na miniaka, na mniejsze takie autko, na sedanika mniejszego będzie super. W Audi, no tam jest kawał kloca, jest kawał szyb. Zanim zebrałem z dachu z karbonu, słuchaj, no to się uzupełnił grubo. Osuszyłem nim oczywiście do końca, ale już pod sam koniec zaczął mi ciągnąć, smużyć. Smużyć. Na białym tego nie będzie widać, ale ja Cię będę informował, jak mi zacznie smużyć. Tu już zaczyna smużyć. Więc co robię? Odwracam. Raz. Dwa, w tę stronę, tam się już uzupełniło i znowu przeciągam, patrz, długość ręki, trzyma mi ręcznik, a ten tylko przeciągam, nie dociskam, staram się tak zrobić, żeby nie dociskać, jak najmniej dociśnięcia do lakieru. Oczywiście najlepiej osuszać sprężonym powietrzem albo dorzucać sobie produkt, który służy do osuszania, czyli dodaje Ci poślizgu. Wtedy na maksa minimalizujesz zarysowania. I tak powinno się osuszać. Ale ja z racji tego, że stosuję wszelkiego rodzaju produkty, testuję, o tak, nie stosuję, no nie chcę tego robić, żeby nie uzupełniać, wiadomo. Lustereczko, piano, pstryk. No tutaj na piano już dycha, tu jest bardzo słaba hydrofobowość i on będzie siedział, niestety. Będzie smużyć. Zaczyna mi powolutku, słuchaj, smużyć. Teraz jadę tył. Na tył, na połowę, zarzucam i tylko przeciągam. Zobacz, on się sam układa. Nie dociskasz. Tylko technika, mówię. No to jest, kurczę, wiesz, no... Ja wiem, że można wziąć mniejszy ręcznik, ale ja wolę na przykład większy. O, pstryk, i przeciągam. Teraz sobie składam i go opuszczam. Zobacz,
i on sam zbiera. Tu niepotrzebna jest żadna siła. Pozwalamy mu samemu się przemieszczać. O, pstryk i to wszystko. O, pstryk, pstryk i nic więcej. Na dole wejdzie sprężone powietrze. Tu nie ma sensu z tego względu, że są kratki, więc wyciągnę całą wodę w ręcznik i za dużo zaciągnie. Także tutaj też trzeba sobie rozłożyć to technicznie troszeczkę. Teraz tak, tu mamy. Już się nasączył, patrz, prawie cały. Także widzisz, to nie jest mistrz, jeżeli chodzi o chłonność. Czy jest fajny? Podoba mi się to, że jest lekki, że jest delikatny, że jest bardzo ładnie wykonany. Słuchaj, jeszcze nie smuży. Sprawdzę. Nie, przepraszam, tu już smuży. Oczywiście, na wpływ ma na to też temperatura. Jakby było cieplej, byłoby mniej wody, część by już odparowała. Ręcznik też inaczej by odparowywał, nie trzymałby tak wody. Także tutaj, jeżeli chodzi o osuszanie, no wiadomo, tak jak ze wszystkim, wiele czynników na to wpływa, na jakość osuszania. Dobra, i znowu to samo, patrz, pyk, ciach i przesuwam, pyk, ciach i przesuwam, odwracam i teraz tak, ręka ta trzyma, a ta ciągnie deli i delikatnie jedziemy, ciach. Tu już zaczął smużyć i dla mnie, moim zdaniem, tu już jest jego koniec. To już, już. Także nie, jest to mistrz. Fajne jest to, że jest naprawdę mięciutki, taki, nawet nie przeszkadza mi to, że jest duży. Z tego względu, że jest delikatny, po złożeniu robi się bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o pracę. Zobacz, masz pyk. Ewentualnie składasz go na dwa i wtedy tu już jest perfekcyjnie. I wtedy jest taki nawet troszeczkę mięsisty. I już możemy tutaj sobie pojechać, jeżeli chodzi o zakamareczki. Ja na końcu zawsze zostawiam sobie zderzaki z przodu, zakamarki, bo tam siedzi najwięcej brudu. Żeby nie wjeżdżać na lakier, zawsze coś ze szczelin wyciągniesz. O, pstryk. Ok, i teraz co? Teraz biorę sprężone powietrze, słuchaj. Ręcznik. Ciach, ciach. I tak, on już tak naprawdę naciągnięty wodą jest na maksa. I zaczyna być taki, a czy nie jest ciężki? Nie jest ciężki. A, żeby go wyzymać, też go nie będę wyzymał, bo nie da rady. Wchłonął swoje. Tutaj on jeszcze dużo wciągnie. Mnóstwo, widzisz? I teraz co? Zrobimy felgi. Felgi mógłbym oczywiście sprężonym powietrzem, ale chcę, żeby ten ręcznik do końca już wykorzystać na tym aucie. Zobacz. O. No ładnie. Pyk. Elegancko. Super, ale pewnie ci szumi, kurczę, co? Nie wiem, jaki jest koszt tego ręcznika, bo jak pamiętasz, pojawił się film z gratisami od Fix Protect. Nie mam pojęcia, jaka tu jest cena, ale jakościowo mi bardzo odpowiada. Naprawdę, wykonanie jest naprawdę fantastyczne. No, tu już zebrał na maksa, już zostawia wodę. Odwracam kolano, pstryk. Okej. O, bardzo ładnie. Super. Piknie, panie, piknie. Bierzemy sprężone powietrze. I robimy myk. Ręczniczek. Okej. Dobra. Ciach. Ciach. Teraz już na cztery. Będziemy szaleć z zakamarkami. No i miniaka spokojnie osuszę. I od razu. Dobra, a teraz pokażę ci, o co mi chodziło z tymi kratkami, żeby nie atakować ręcznikiem. Patrz. Oczywiście, nie masz sprężonego powietrza, to nie masz wyjścia. Trzeba. A czy możesz tak, wziąć suchy pędzel, gruby, i najpierw pędzlem to smyrnąć albo szczotą i to wypłynie. I wtedy to zbierzesz częściowo, a później uzupełnisz ręcznikiem. I teraz mogę sobie pozwolić na ręcznik. Okej. No dobra. Przedmuchuję i odwracam, bo tam na pewno syfu wyleciało niemało, żeby nie atakować lakieru. Kolejna rzecz, rejestracja. I przeciągam tylko. O. I czyszczenie. Pyk. Tutaj się staram, już kiedyś mówiłem, dotykać.
nie jeździć poza Kamarkach. Wiadomo, wszelkiego rodzaju gadżety wychodzą. Różnie to jest, no rękawicą nie wyciągniesz tak jak sprężonym powietrzem, nie ma szansy. Okej, lecimy dalej. I teraz osuszanie felonku, to tutaj, jeżeli chodzi o sprężone powietrze. Jak widzisz, przydaje się, no, przydaje się sprężone powietrze i ręcznik jeszcze ciągnie, jeszcze zbiera kropelki. Teraz tu, przy lustereczku. Okej. Okej. Dobra. Ostatnie podejście na felonek. Zbierzemy już tak na maksa. Chłonie dużo, co? Fajnie. Moim zdaniem maksymalny rozmiar auta to jest Audi, naprawdę. Z tego względu, że pod sam koniec już smużył. Wtedy, ale wtedy było cieplej, więc tutaj jakbym w tę pogodę, to mogłoby się to różnie skończyć. Pewnie za szybko bym go uzupełnił. Okej, przejdziemy jeszcze teraz do przodu. A, wróć. Jeszcze tu. Okej, no dobra. Tam tarararam, tam tadadam. Tu mamy suchutko, tu mamy suchutko. Za chwilę będę tutaj wskakiwał z produktami. Projekt No Name. Dostałem kosmetyki, film już pewnie był. O, no uzupełniło się już pięknie, dobra. Teraz zaczyna być już taki ciężki. No potrafi swoje zebrać. Okej, raz, dwa i trzy. O, tu już jest ciężki, już czuję, że swoje zebrał. No dobra, i lecimy. No tutaj widzisz, tutaj sprężone powietrze. Wydmuchuję i pyk. Okej. Okej. Ach, się sprężarka załączyła. No dobra, nie będę Cię więcej męczył. Wyłączyłem sprężareczkę i słuchaj, jeżeli chodzi o ręcznik, bardzo fajny, naprawdę, super. Jeżeli chodzi o chłonność, jak na swoją delikatność i to, że jest cieniuteńki, chłonie naprawdę sporo. Dla mnie maksymalny auto, które można nim osuszyć, to będzie taki właśnie pokroju Audi, kurczę. Coś z kombiaczków, średni segment. Oczywiście wszystko zależy, wiadomo, od zabezpieczenia, jakie masz na aucie. Co mi się podoba? Wykonanie. Rewelacyjne. Tu się nie ma, słuchaj, zobacz, do czego przyczepić. Perfekcyjnie. Wszystko mięciutkie. Wszystko mięciuteńkie. Nic tutaj nie odstaje. Mucha. Wyjazd z baru. O, mucha. Mięciuteńkie. Nic nie odstaje. Nic się nie odrywa. Naprawdę fajnie. Idealnie bym wręcz powiedział. No i rzeczywiście na swój rozmiar, no trochę duży, ale kurczę, przez to, że jest delikatny i lekki, nie przeszkadza przy osuszaniu, nie męczy. O, później pod sam koniec dopiero czuć, że już złapał tej wody mnóstwo. I teraz tak, no osuszyłem miniaka. Po Audi, jak osuszyłem, chciałem wycisnąć go, też mi się nie udało. I tutaj też mi się nie uda na pewno, już to widzę. Musiałbym go naprawdę srogo zmoczyć. Myślę, że drugiego miniaka mógłbym się pokusić, żeby go osuszyć, żeby dopiero wyzymać. Ale wtedy pewnie zacznie już smużyć, kurczę. No, o, tu jest jeszcze trochę wody z lustereczka. Tu, cyk, cyk. I próbujemy wyzymać. Nie ma szansy. Nie ma opcji. Czy ręcznik mi się podoba? Tak. Przez to, że jest delikatny i jak na swoje właśnie, na swoją grubość, chłonie naprawdę duże ilości wody. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie.